To koszmar, mówią kierowcy parkujący pod suwalskim szpitalem. Na placu panuje niewyobrażalny tłok. Na dodatek niektórzy kierowcy, nie mając wolnego miejsca, parkują w alejkach i zastawiają inne pojazdy. Atmosfera jest nerwowa. Pomagam dla pana, bo pan nie może wyjechać. Ja przyjechałem, normalnie postawiłem, bo tego przyszedłem teraz chcę wyjechać, a tu zastawiony. No i na razie nie radziłem z wyjazdem. Fakt, że jest ciasno, no ale jednak zasady obowiązują wszędzie. Postój na parkingu kosztuje 2 zł. Za taką kwotę kierowca może wjechać na plac przed budynkiem szpitala i pozostawić auto na nieograniczony czas. Jak mówi Helena Balita, która sprzedaje bilety parkingowe, niektórzy pacjenci pozostawiają auto nawet na kilka dni. Tymczasem w dzień brakuje miejsc. Czasami osoby, które nie znalazły miejsca, wracają po pieniądze. Krwiodawcy za darmo i z kartami inwalidzkimi za darmo, to jest za nowy parking. No. A nawet i do szpitala się położy, postawi samochód i co? I stoi. I tydzień nawet. Problem zamierza rozwiązać Adam Szałanda, dyrektor szpitala. Po pierwsze, chce zmienić sposób rozliczania tak, że wysokość opłat będzie zależna od czasu postoju auta. Po drugie, dyrektor ustala właścicieli pustych gruntów naprzeciwko szpitala, gdzie chce utworzyć dodatkowe miejsca postojowe. Znam ten problem już jeszcze jako pacjent i tego szpitala i pracujemy nad nim. Na dzień dzisiejszy chcemy udrożnić ten parking, ten, który jest na dzień dzisiejszy, poprzez zmianę systemu pobierania opłat, bo na dzień dzisiejszy te opłaty niestety, ale muszą pozostać, ale one będą zmienione. No i robimy przegląd naszych tutaj zasobów i chcemy pomyśleć być może o uruchomieniu innego jeszcze dodatkowego parkingu. Ale to pracujemy jeszcze dopiero nad tym.